Jeszcze Taniec z Gwiazdami się nie zaczął, a tu takie przecieki. Filip Lato postawił sprawę jasno. Już za kilka godzin odbędzie się premiera 15. edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Jednym z uczestników show jest wokalista Filip Lato, który w przeszłości dwukrotnie zwyciężył w muzyczno-tanecznym formacie Polsatu. Czy tym razem muzyk również ma zapewnione murowane zwycięstwo? Startuje 15. edycja Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami to jeden z najbardziej uwielbianych programów telewizji Polsat. Już dziś o 19:55 odbędzie się emisja nowego, 15. sezonu tanecznego formatu. W wyścigu o kryształową kulę staną Rafał Zawierucha, Anna Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska oraz Maciej Zakościelny. Celebryci będą oceniani przez doskonale znanych jurorów w składzie Iwona Pawlowicz, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Filip Lato z łatką faworyta Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami? To już nie tajemnica. Jednym z uczestników show, którego nazwisko budzi najwięcej emocji, jest muzyk Filip Lato. W 2018 roku wygrał 9. edycję show Twoja twarz brzmi znajomo, a wiosną 2019 został jednym ze 100 jurorów w programie Śpiewajmy Razem. All Together Now w Polsacie. To nie wszystko, bo w 2024 roku wygrał specjalną edycję Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi. W nadchodzącej edycji formatu Task wokalista wystąpi z duecie z tancerką Julią Suryś. W jednym z ostatnich wywiadów z Pomponikiem piosenkarz odniósł się do pojawiających się plotek o faworyzowaniu jego nazwiska. Absolutnie nie czuję się faworyzowany. Mało tego, uważam, że w tym programie będę musiał walczyć jeszcze mocniej niż wszyscy, bo do tej pory nie potrafiłem tańczyć. Każdego kroku trzeba mnie uczyć od zera, wyjawił. O plotkach na temat faworyzacji Lato wypowiedziała się także partnerka Julia. Tancerka wyraźnie podkreśliła, że według niej Gwiazdor jest najlepszym uczestnikiem nadchodzącego formatu. Ja faworyzuję Filipa, jest moim ulubionym uczestnikiem tej edycji, podsumowała z humorem.